panie. To nie jest takie proste, żeby tą wespą, wiecie, poszaleć trochę. Zwłaszcza na początku, kiedy nie masz pojęcia zielonego, jak się prowadzi jednoślad. Tak dla pewności absolutnej, żeby się nie zgrzać tak jak ja, warto by było wziąć kilka lekcji doszkalających. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Oczywiście, że wsiadasz i jedziesz prosto, ale jak się coś dzieje, no to musisz reagować, musisz wiedzieć, jak reagujesz. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby podróżować po mieście. Dlaczego? Dlatego, że zaparkujesz tym wszędzie, dlatego, że nie płacisz za parkowanie i dlatego, że zmieścisz się w tym wszędzie. Tylko uwaga, bardzo, bardzo trzeba być ostrożnym, żeby nie uszkodzić siebie przede wszystkim, bo tutaj sami widzicie, nie ma was co chronić. Natomiast wygląda kozacko, co? Najważniejszy jest balans i dobra zabawa, słuchajcie, naprawdę można się do tego przyzwyczaić. Co najważniejsze, można to polubić, tylko ostrożnie. Czujesz miasto wszystkimi zmysłami. Wiatr, czyli dotyk, nos, czyli spaliny. Wzrok, widzisz inaczej miasto i słuch, mimo tego kasku. Aha, jeszcze nie smakowałam miasta, ale to może dobrze. O muchy chodzi. Ale jestem pozytywnie zaskoczona. Społeczność motocyklistów i skuterowców jest naprawdę rewelacyjna. Pogadają, pomogą. Będę udawać, że znam się na jednośladach. Nie znam się ani na motocyklach, ani na skuterach, ale jedno wiem, chcę się poznać, zwłaszcza po ostatnim wąchaniu się z wespą od tygodnia. No dobra, trochę mniej, bo półtora dnia zestresowałam się przez komentarze moich znajomych, kolegów, przyjaciół, że nie wolno jeździć w takim stroju na skuterze, zwłaszcza na początku. Stała i czekała na mnie. Półtora dnia grzecznie przyglądała mi się z daleka. Ale słuchajcie, można się w tym sprzęcie zakochać. Słuchajcie, to ma 11 koni mechanicznych, tyle wystarczy. No nie jest to demon prędkości. Ma ABS na przednie koło, co znacznie ułatwia jazdę na mokrym. Ja ją lubię. I chętnie zostawiłabym ją sobie na trochę dłużej, bo dopiero się poznałyśmy i myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. O nie! On też tam! Tylko, że to dwusób chyba. Dwusób, pewnie, że tak. A to jest czterosób. Słuchajcie, siedzę i może się wydawać, że to jest test wespy na siedząco, nie? Stacjonarny, nie jest. Najeździłam się trochę i powiem wam, że jednak jest to trochę bardziej męczące niż prowadzenie samochodu. Musisz mieć oczy wokół głowy, żeby nic ci się na drodze nie stało. Dobrze ustawione lusterka, no i oczywiście odpowiedni ubiór. Ale zawsze można podpytać miłego kolegę, który jest bardziej doświadczony, Ostrego. Pozdrawiam cię, Ostry, i dziękuję ci za twoje wskazówki. Co powiedział Ostry? Po pierwsze, uważaj na pasach. On na pasach lubi się każdy motocykl ślizgać. I omijaj szerokim łukiem wszelkie reklamówki, bo to działa trochę jak skórka od banana. No i jeśli wjeżdżasz powoli w zakręt, w prawo lub w lewo, odchylaj się w przeciwnym kierunku. Wiecie, że to działa? Dzięki, Ostry. No to cześć! I poszła pieszo, bo się boli. Nie, nie, żartuję. Świetny jest. Ja jestem zachwycona, zakochana i naprawdę rozumiem wszystkich miłośników wespy.
na jednośladzie mam jedną gorącą prośbę do wszystkich kierowców. Bądźcie bardziej czujni na to, żeby się dostać. Okej? Okay?